Pani marszałek, panie premierze, panie i panowie posłowie. Sprawa Fiata i sytuacja Fiata w Tychach powinna być asumptem do dyskusji dotyczącej stanowiska rządu w polityce przemysłowej kraju. Jaki w ogóle rząd ma wizję, jeśli chodzi o swój stosunek jako rząd, jako ministerstwo do tej branży? Bowiem ci, którzy bywali na komisjach gospodarki od lat, pamiętają, że dyskusja dotycząca branży motoryzacyjnej od paru lat jest prezentowana, iż mogą pojawić się zjawiska negatywne, mogą pojawić się zwolnienia, mogą pojawić się zamknięcia fabryk. I przedstawiciele rządu permanentnie uspokajali, mówili, że nie ma tak źle, że nie można interweniować, bowiem to prywatni przedsiębiorcy, to kapitał zagraniczny i pełen spokój, taki jakby nic się nie dzieje. Natomiast wiele osób, i branżowców, i posłów zgłaszało, że sytuacja Fiata może być, może się pojawić w sposób drastyczny. I dzisiaj dobrze, że pan premier jako nowy minister gospodarki interweniuje i jesteście państwo aktywni, ale my likwidujemy skutki. I pojawia się dzisiaj pytanie, aby sprawa Fiata stała się pretekstem. Jakie jest stanowisko rządu, jeśli chodzi o politykę motoryzacyjną? Jakie państwo macie tezy do swojej aktywności i tej aktywności na poziomie kraju, ale również do poziomu aktywności w strukturach Unii Europejskiej? Bowiem jeśli my mówimy, że w Unii Europejskiej powinny funkcjonować prawo ekonomii, a to powinno być pozadyskusyjne, to nie może mieć miejsca zjawisko, że jakiśkolwiek szef rządu politycznie wymusza, aby kapitał jego kraju wycofał zaangażowanie w innym kraju unijnym, jeśli chodzi o inwestycje, przedsięwzięcie, o to, co zainwestowano, bo Fiat przecież wycofał pandę nie z przyczyn ekonomicznych. A więc jakie rząd podejmie działania na arenie międzynarodowej, żeby przeciwdziałać podobnym zjawiskom i przede wszystkim jaki rząd widzi swoją aktywność, żeby utrzymać już dzisiaj sektor motoryzacyjny w tym stanie, by nie mówić już o jego rozwoju, by nie mieliśmy podobnych zjawisk na mniejszą bądź większą skalę, tak jak mamy we Fiacie w Tychach. Dziękuję bardzo.